Okej, okay, trochę mi się rozwaliła, ale to nic. To nic, że mi się rozwaliła, bo źle ukroiła. Źle ukroiła, muszę to dołożyć. Okej. Okay. I teraz, przepraszam bardzo, Aleksandro, pokaż, zobaczcie jak ładnie. Piękna, piękna jest, prawda? Upieczona w sumie. Dzisiaj przygotuję tartę z cukinią. Do przygotowania tej tarty będzie nam potrzebna jedna duża cukinia i pół, jedno opakowanie ciasta francuskiego, jedna mozzarella, dwie łyżki sera parmezzano, czyli parmigiano reggiano, jedna czerwona cebula, trzy jajka, sól i olej. No i pierwsze co robimy, to pokroimy cebulkę w piórka i pokroimy naszą cukinią. Cebulę kroimy w ten sposób i w ten sposób kroimy na takie właśnie pióreczka. Cebula już jest tak pokrojona, teraz bierzemy się za naszą cukinię. Cukinie są umyte, a wkrawamy z tej strony i z tej strony. I kochani, kroimy w ten sposób wzdłuż i jeszcze raz w ten sposób i tak. Kładziemy razem, dobra jest, i żeby było widać, to kroimy w takie właśnie, o, takie pół centymetra, ok. Tak mamy pokrojone nasze warzywka, czyli cebulę i cukinię. Teraz wlewamy olej na patelnię i wrzucamy najpierw cebulę. Wrzucamy cebuleczkę i podsmażamy troszeczkę. Tak troszkę podusimy, a później wrzucimy naszą cukinię pokrojoną. Jak już mamy tak podduszoną cebulkę, to dodajemy do tego nasze pokrojone cukinie. Znaczy się cukinia, tak. Cukinię po włosku. Ok. I teraz. Ok. Va bene. I teraz będziemy dusić na średnim ogniu. Do naszych cukin i do cebulki doleję troszkę wody, tak dosłownie dwie łyżki. Zwiększę gaz i tak będę dusić. A teraz zaraz Wam pokażę, jak wykroimy ciasto francuskie, żeby było okrągłe. Mam nadzieję, że będzie widać. Jak mamy takie ciasto francuskie, to lekko je musimy rozwałkować. Ja wcześniej wyciągnęłam z lodówki, lekko go rozwałkujemy. O. Dobra, ok, tak ustawiłam się, o, znaczy, dobra, mamy lekko go rozwałkowanego i teraz do tej mojej, ok, przykładamy, już jestem, już się pojawiam, zobaczcie, przykładam tą moją formę na tartę, przyciskam i już jest wycięte, ok. I teraz ewentualnie możemy nożem sobie tak wziąć i przejechać nożykiem. Gdzie jest ten mój nożyk? Tak sobie przejedziemy i już mamy wycięte kółeczko. A naszą formę posmarujemy olejem. Ok, mamy już wycięte i teraz wkładamy do mojej formy. Bierzemy, odklejamy nasze ciasto. I elegancko wkładamy do naszej formy, ok, dobra, i ładnie sobie tutaj robimy. Cukinie nasze są już podsmażone, przełożyłam na talerz, żeby się szybciej ostudziły, a z tego ciasta wytnę paseczki, które użyję do mojej tarty. O, i takim właśnie przedmiotem wykroję sobie takie długie paseczki. W kuchni nic się nie może zmarnować, tak jak Włosi mówią. Cucina non si spreca niente. Także o, i później tutaj sobie przekręcam ciasto. Tak samo z tej strony robię sobie paski. Piekarnik teraz włączamy na 180 stopni i wkładamy naszą tartę do piekarnika nagrzanego. Tartę naszą musimy tak właśnie nakuć widelcem. Okej. Okay.
Teraz tak, zabieramy się za nasze jajka. Do naszych jajek dodamy trochę soli i to wszystko rozbełkocemy. Do naszych cukin, myślę, że widać dobrze, dodamy sól, trochę posolimy, trochę popieprzymy czarnym pieprzem, wsypiemy nasze parmigiano, czyli parmezan, zamieszamy, ok, i wlejemy nasze jajka. Wlewamy nasze jajka i porządnie to wszystko zamieszamy. Kto lubi, może dodać sobie do tych warzyw, czyli do tej cukinii z jajkami, można dodać oregano, ale mój mąż nie lubi oregano, więc ja nie mogę dodawać oregano. I teraz to wszystko wylewamy na nasze ciasto francuskie i rozkładamy równomiernie. A teraz położymy mozzarellkę, którą przygotowałam wcześniej, pokroję w takie właśnie małe, w takie małe paseczki i tak ułożę sobie tak, jak mi się podoba, na całej powierzchni. Teraz na moją tartę kładę wycięte wcześniej paseczki, o, wszędzie, i tak ułożę w ten sposób i w tamten sposób. Teraz układam w ten sposób, o, tak i tak, urwam i jeszcze jeden. Tak i tak. Ok. Tyle mi zostało z tych pasków, ale to połączę, zrobię i zrobię jednego dużego rogalika i później sobie upiekę z rzemikiem. Tarta już jest gotowa, piekarnik już jest nagrzany. Jest w temperaturze 180 stopni, funkcja góra-dół i teraz wkładam na 40 minut. Zobaczymy się za 40 minut. Eko, to jest, tak wygląda moja tarta z cukinią Alessandro Kennedici. Buonissima. Bella. Bella, bella. Buonissima dopo, vedi. Zobaczy jaka dobra później, ale jest tak gorąca, że na razie nie będziemy jeść, ale rozkroję. Un attimo solo, devo tagliare Alessandro. Rozkroję. Vinicola, per favore. Ja muszę tak, może tak, o, wezmę, przekroję na pół, żebyście zobaczyli, jak mi wyszła. O to mi chodzi. On musi mnie tutaj nakrywać. O, właśnie, ładnie się tak podpiekło. Nie wiem, jak to wziąć. Może wezmę widelec. Okej, ale poczekajcie, bo to trudno jest teraz ładnie wyciągnąć. Tu jest ten talerz. O. Okej, trochę mi się rozwaliła, ale to nic. To nic, że mi się rozwaliła, bo źle ukroiłam. Źle ukroiłam, muszę to dołożyć. Okej. I teraz, przepraszam bardzo, Alessandro, pokaż, zobaczcie, jak ładnie. Piękna. Piękna jest, prawda? Upieczona w sumie ona się piekła 45 minut w temperaturze 180 stopni, bo ja widziałam, że jak po 40 minutach jeszcze nie była taka podrumieniona, ale teraz, żeby ją skosztować, to musimy troszeczkę poczekać. Kto dzisiaj zawitał na mój kanał, Mangiare Łewki, Mangiare znaczy jeść po włosku, to zapraszam na moje inne filmiki. Gotuję po włosku dla męża Włocha, vero Alessandro? Cucino per te? Brava, grazie. No, jest contento, zadowolony. No i co? Myślę, że ten mój przepis Wam się spodobał, że zrobicie. Czekam na komentarze. Piszcie tu na dole. Ja jestem bardzo zadowolona. Jakikolwiek komentarz napiszecie, jak Wam wychodzą moje przepisy. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do przyciśnięcia dzwonka i będziecie powiadamiani o wszystkich filmikach. I cóż mogę Wam powiedzieć? Buon appetito!